Wioska i ośrodek dla skazanych. Tak. Co pan sądzi na ten temat? No, według mnie to nie powinien tutaj być w Zawodziuku. Dlaczego? No ale po co to ośrodek? Mój jakiś dom starości, spokojnej starości zrobić albo coś innego. Obawiacie się? No pewnie, że się obawiam. Czego? No wiem, no jak ty wie pan kryminał jestem, to wszystkiego można się spodziewać. Nie, przeciw temu, no takie czasy przyszły i tak musi być. No a choćby się i nie podobało to, co zrobimy, stało się, nie ma inaczej. Tu było po 300 przeszło dzieci, a gdzie te dzieci, a gdzie te ludzie, a gdzie to wszystko. Znajdujemy się w Zabłociu pod numerem 122. Jest to gmina Kodeń i tutaj dzisiaj otwieramy uroczyście obiekt pod adresem tym Zabłocie, oddział zewnętrzny Zakładu Karnego Białej Podlaski. Ten obiekt był niezbędny, ponieważ od wielu, wielu lat notujemy przeludnienie w bialskim więzieniu i no niestety tak się składało, że w dawnych województwach zamojskim, lubelskim i chełmskim jest ponad 1000 miejsc dla osadzonych, natomiast w dawnym województwie bialskim było raptem niecałe 300. To nie rozwiązuje całkowicie problemu, niemniej jednak łagodzi ten problem i dlatego zdecydowaliśmy się na oddział zewnętrzny Zakładu Karnego Białej Podlaskiej. Dlaczego w Zabłociu? Dlatego, że tutaj najbardziej sprzyjali nam mieszkańcy i zechcemy tym mieszkańcom odwzajemnić się takimi naprawdę dobrosąsiedzkimi stosunkami. Wydaje mi się, że pierwsze kroki już zostały poczynione, ruszył autobus w Garden będzie przewoził mieszkańców. Dotąd nie było tego autobusu. Stoi wieża, na której będzie można przy odrobinie aktywności władz gminnych uruchomić szerokopasmowy internet. Także to na dobry początek. Myślę, że dobrze będzie zobaczyć to, co będzie się działo w ramach otwartych drzwi, na które już dzisiaj zapraszam. Zobaczymy warunki, w jakich będą przebywać więźniowie. Oddział zewnętrzny w Zabłociu składa się z dwóch budynków. Jeden budynek to jest budynek administracji, drugi budynek to budynek zakwaterowania osadzonych. W budynku zakwaterowania osadzonych docelowo będzie przebywało 125 skazanych. Będą odbywali karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. I przeznaczony będzie oddział zewnętrzny w Zabłociu dla recydywistów penitencjarnych, czyli dla osadzonych, którzy popełnili już po raz kolejny przestępstwa. Chcemy dążyć do tego, żeby jak największa rzesza osadzonych wychodziła na zewnątrz. Liczymy na współpracę z samorządem terytorialnym. No nie ukrywam, że w tej chwili dużo osadzonych z zakładu karnego w Białej Podlaskiej wychodzi na zewnątrz i na rzecz różnych instytucji i samorządów pracuje i liczymy, że tutaj ta współpraca dalej będzie się dobrze układała i stąd też również będą wychodzić osadzeni na zewnątrz do pracy, biorąc pod uwagę, że blisko jest Kodeń, Terespol, inne miejscowości pobliskie, które na pewno oczekują na pomoc skazanych w różnych pracach, czy to porządkowych, czy jakichś remontowych.